Witam Was. Dzisiaj na mapie The Mirage pokażę Wam może taką troszkę łatwiejszą wersję tego smoka rzucanego na mida do okna. Jest to podstawowy smok, ponieważ daje dużą przewagę terrorystom, aby wbijać środkiem, shortem lub konektorem. Bez względu na to, czy stoi tam na jakieś AWP, czy M4 pilnujące środka. Podbiegacie sobie tutaj do ostatniej tej framugi tego jakby okienka. Ustawiacie się plecami do ściany, tutaj macie tą linię tych płyt podłogowych, tu takich. Ustawiacie się tak, żeby mieć tą linię prosto pod nogami. I teraz tak, albo mierzycie sobie tutaj jadąc, tu macie te dwie kulki, jadąc tym środkowym przęsłem do góry, do góry, do góry i ustawiając ten celownik w tym miejscu, tu na wysokości tej antenki, lub po prostu podbiegacie sobie, ustawiacie się i macie tą odległość mniej więcej zakodowaną w głowie, także ustawiacie tą mysz, coś takiego, i teraz biegnąc i dobiegając już do samych tych barierek z przodu, wtedy dopiero rzucacie granat, który wpadnie idealnie. Hop, i zobaczcie, jak pięknie tutaj wpada, jak ładnie smokuje nam mida. Żeby Wam pokazać, że jest to prosty smok, zobaczcie jego powtarzalność. Prosto tutaj na tej kresce. Następnie tu na wysokości. No i biegniecie do przodu i rzucacie. No zobaczcie, idealnie. Kolejny raz. Znowu się ustawiacie na tej linii, tutaj równo. I znowu ta sama odległość od góry tej anteny. I biegniecie do przodu i rzucacie. No i jak sami widzicie, smoke jest idealnie. Nie ma tam żadnego prześwitu. Nie ma szans, żeby was ktoś ze środka tam zobaczył. Jeśli jeszcze wam ktoś zasmokuje tutaj konektor, możecie sobie na spokojnie shortem wbijać. Jeszcze tutaj macie te flesze rzucane od tej ścianki i wtedy wbijacie sobie tutaj, tu też będziecie osłonięci, jeśli będzie ten smok. Także korzystajcie i życzę wielu fragów.